witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednich odcinkach widzieliście, jak pozyskać ciekawe rzeczy z używanych rzeczy. Pytanie, jak je sprawdzić, czym je sprawdzić? Jest takie fajne urządzenie uniwersalne. Przedstawię wam je. Co to jest? To jest urządzonko kupione na sklepie AVT plus obudowa akrylowa. Nazwy nie pamiętam, ale kosztowało coś około 50-60 zł z obudową właśnie. Obudowa jest fajna, praktyczna. Urządzenie służy do testowania różnych, różnistych elementów. Mamy 3 wyjścia. 1, 2, 3 plus zdublowane wielokrotnie wyjście numer 1 w razie gdyby jakiś element był dłuższy albo gdybyśmy potrzebowali zmierzyć nóżki 1, 2, 3, a później 2, 3, 1. To właściwie ma znaczenie jedynie w tranzystorach. Dlaczegoż? Zobaczcie! Przetestuję teraz prosty tranzystorek. Wkładam, zamykam dźwigienką, naciskam test, testujemy, tadam! Tak jak widzimy, mamy tranzystor PNP. A jak włożę go w innej konfiguracji nóżek, to nadal jest tranzystor PNP, tylko inaczej pokazuje nam wyjścia. Co jeszcze możemy przetestować naszym urządzeniem? Kondensator elektrolityczny. Tylko bardzo ważne jest, należy zawsze pamiętać, zawsze, za każdym razem, za każdym jednym razem wziąć i go rozładować, żeby nie spalić naszego urządzonka. No bo czemu mielibyśmy go spalić, skoro ono takie fajne jest. Pyk i robimy pomiar. Testowanie. Długo trwa testowanie, ponieważ to jest duży kondensator i chwilę trwa, żeby go naładować. No, jest jeszcze całkiem żywy, z zadeklarowanej pojemności 4700 mikrofaradów. Mamy jeszcze 4169. Całkiem nieźle. Jeszcze pożyje. Teraz trochę mniejszy kondensatorek. Pam, pam, pam. 10 mikrofaradów. Hurra! Tak, to jest 10-mikrofaradowy kondensator, więc jest jeszcze całkiem żywy. Jak wygląda sprawdzenie potencjometru wieloobrotowego? Instalujemy go w podstawce, zamykamy podstawkę, testujemy. Pokazuje nam, że to są dwa rezystory połączone ze sobą szeregowo, z wyjściem po środku. 1200 i 750. 1250, 1270, 750. Widzimy, że to jest potencjometr 2 kOhm. Super, fajnie. A jak wygląda standardowy rezystorek? 1 ohm około. To by się zgadzało nawet z tym, co jest narysowane na nim. Zobaczmy jakiś nieznany elemencik. Nie wiem, co to jest. Zobaczmy. Mostek diodowy. Fajnie. Teraz już wiem mniej więcej, do jakiego pudełka to wrzucić. A co to jest? Też mostek diodowy. Tranzystorek kolejny. NPN. Sprawny on. A jak poradzi sobie z MOSFETem? To jest MOSFET, on jest sprawny. A jak łatwo zepsuć MOSFET? Tak, można go zepsuć. Tego nie widać, ale czochram go teraz we włosach. Nie, dalej działa. No, nie udało się go zepsuć. To jest poliestrowy sweter. Zabójca elektroniki. Co teraz robię? Czochram się poliestrowym swetrem z MOSFETem, żeby go zepsuć. MOSFET nadal nie chce umrzeć. Uparte bydle. No dobra, mniejsza o to.
Co jeszcze możemy sprawdzić? Możemy sprawdzić cewki na przykład. To jest buzer. Zobaczmy, jak nasz miernik będzie widział buzer. Buzer klekocze lekko podczas testów. Widzimy, że odnalazł go jako kawałek rezystancji plus kawałek cewki. Przetestujmy jeszcze na szybko jakąś ceweczkę albo dławiczek. Mam taką dużą ceweczkę. Zobaczymy, czy sobie z nią poradzi. No, coś nam pokazał. Znaczy, że to jakoś działa. To może teraz trochę mniejszą. 2 omy. 1,3 mHz. No ładnie, ładnie to pokazuje. Jeszcze jedna. 0,5 oma. 0,5 mHz. A jak potraktuję taki koralik przewleczony drutem? Jako zwykłą zworkę. Mamy też małego LEDa. Widzimy, że on działa. Pokazuje nam napięcie przewodzenia. Pokazuje nam, że jest lekkim kondensatorem też. Dziwne. A w drugą stronę? Też działa, widzicie? Mruga, sprawdza, działa. Tyle wygrać. Może jeszcze mały kondensatorek. Rozładujemy go. I pyk do testera. 98 nanofaradów. Powinien mieć 100 nanofaradów. To jest bardzo dobry wynik. To też przydatne jest, żeby sprawdzać sobie rezystorki jakieś przypadkowe, które się walają tu i ówdzie, żeby nie liczyć za każdym razem, jeśli się nie pamięta pasków kolorów. Łatwo sobie sprawdzić na takim testerze. Moi drodzy, właśnie tak. Właśnie tym można sobie posprawdzać różne elemenciki, które wylutowaliście z różnych rzeczy. Zobaczyć, czy działają, zobaczyć szybciutko, czy jest sens w ogóle sprawdzać w nocie katalogowej, czy to jeszcze do czegoś się przyda, czy już dawno skończyło swoją żywotność. Możecie tym sprawdzać rezystory, kondensatory, kondensatory ceramiczne, kondensatory elektrolityczne, rezystory węglowe, rezystory cermetowe, potencjometry, tranzystory, MOSFETy. Wszystko. Wszystko. Wszystko takie nieskomplikowane. Podejrzewam, że stabilizator napięcia raczej by nie sprawdził. Ale przydatne to jest. Fajne to jest. Przydatne w warsztacie, jak najbardziej. Zasilane baterią 9V. Jak multimetr trochę. Jeśli wynieśliście z tego jakąś użyteczną wiedzę, jeśli Wam się podobało, jeśli przybliżyło Wam to trochę proces działania tego urządzonka, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, co sądzicie o takim czymś, takim urządzonku. Jeśli ktoś z Was takie posiada, napiszcie, jak Wam się z tym pracuje i co jeszcze ewentualnie można tu sprawdzić. Liczę na Was. Trzymajcie się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ale ja włączyłem. Znaczy się takim urządzeniem ogólnie. Ma uchwycik, ma uchwycik. Wtykam, wkładam. Zamykam. Oj, oj, oj. Albo dławiczek. Żonka, daj jakąś cewkę. Buzer. Oj, oj, to był buzer. Już jestem ładny. Dobra. To. Takie. Co o tym można jeszcze powiedzieć, żona?